O 7 z minutami rano otrzymałam telefon od komendanta policji, że mogę przyjeżdżać i odebrać ciocię z domu o opieki. Ta realizacja była przygotowywana przez prokuraturę przez kilka tygodni. Dokonano przeszukania w kilku miejscach, wykonano czynności procesowe również na miejscu w domu opieki. Weszłyśmy do pokoju, w którym ciocia przebywała. Ciocia leżała w łóżku pod kołdrą i oglądała telewizję. Warunki higieniczne wiele do życzenia pozostawiają. Niestety też zapach nie zachęcający do przebywania tam w środku. O, pan już czeka na nas. To jest ciocia pani Agnieszka, która tutaj bardzo... Dzień dobry. Dzień dobry pani. Tak. Zostały zatrzymane dwie osoby, dyrektorka placówki, jak również lekarz współpracująca z dyrektorką. Na tę chwilę krewni pani Wiesławy czekali ponad rok. Przez cały ten czas rodzina nie mogła odwiedzać seniorki przebywającej w prywatnym domu opieki pod Warszawą. Jakikolwiek kontakt z 91-letnią kobietą skutecznie utrudniała właścicielka placówki i jej współpracownicy. W międzyczasie w drodze umowy dożywocia nabyła mieszkanie starszej pani. Krewni pani Wiesławy twierdzili, że do przejęcia lokalu doszło nielegalnie, ponieważ kobieta ma Alzheimera. O tym, że seniorka nie mogła skutecznie zawrzeć takiej umowy, był przekonany również lekarz-neurolog, który ją diagnozował. Czy jest w ogóle możliwe, żeby pani Wiesława z pełną świadomością podpisała jakikolwiek dokument? Osoba z takimi zaburzeniami nie jest w stanie rozumieć dokumentów o charakterze notarialnym, prawnym. Pacjenci tacy nie mogą świadomie podejmować tego typu decyzji. Po tym, gdy przez rok rodzina pani Wiesławy informowała o wszystkim prokuraturę i po emisji reportaży w Uwadze w sprawie podwarszawskiego domu opieki nastąpił przełom. Według naszych informacji wcześnie rano policjanci z wydanym przez prokuratora nakazem przeszukania weszli jednocześnie do miejsca zamieszkania właścicielki domu opieki i do prowadzonej przez nią placówki. Kobieta została zatrzymana, podobnie jak lekarka, która z nią współpracowała. Obu kobietom zostały przedstawione zarzuty. Zarzuty oszustwa, to jest doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonej w postaci lokalu mieszkalnego o wartości około 750 tysięcy złotych, jak również posłużenia się nierzetelnym zaświadczeniem lekarskim i wystawienia takiego zaświadczenia. Karetka zabrała panią Wiesławę z domu opieki do szpitala, gdzie lekarze ocenili aktualny stan jej zdrowia. Ja spędziłam z ciocią kilka godzin na SOR-ze. To rozpoznanie to jest pacjentka przywieziona z prywatnego domu opieki z powodu wyniszczenia. Wyniszczenie z niedożywienia, była odwodniona i tam po prostu dostała kroplówki z glukozy. No jest bardzo chudziutka. Stanem zdrowia pani Wiesławy powinna interesować się współpracująca z domem opieki lekarka geriatra. Ta sama pani doktor była obecna przy wymianie zamków w mieszkaniu pani Wiesławy, tuż po przejęciu lokalu przez właścicielkę placówki. Pani stwierdziła, że pani Wiesława jest w pełni władz umysłowych. W pełni władz umysłowych dotyczących jej osoby jest na pewno.